czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. W każdy czwartek o 9:10 ksiądz Marcin Gryzło. Zapraszam. Kończący się już miesiąc maj obfituje nie tylko w piękne i ważne wydarzenia, jakim jest chociażby pierwsza komunia święta, ale to także czas święceń diakonatu i prezbiteratu. Te pierwsze już za nami, zaś nowi kapłani zostaną wprowadzeni w prezbiterium Kościoła Tarnowskiego w najbliższą sobotę. O właśnie wyzwaniach dla przyszłych kapłanów i o poszukiwaniu nowych kandydatów porozmawiam dziś z moim gościem, a jest ze mną w studio ksiądz Tomasz Rąpała, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, którego serdecznie witam. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. Księże Tomaszu, ile mamy już diakonów, a ilu w najbliższą sobotę przyjmie święcenia prezbiteratu? Diakonów od ubiegłej soboty mamy 19, natomiast 15 diakonów teraz przygotowuje się w Błoniu pod Tarnowem w czasie rekolekcji trwających właśnie do przyjęcia święceń prezbiteratu. Można powiedzieć, że słyszymy i widzimy, a czasem nawet wręcz dosłownie odczuwamy, że Kościół nie ma łatwych czasów, różnego rodzaju także ataki, ale występki ludzi Kościoła dają nam właśnie taki obraz. Czy obecni diakoni, którzy za chwilę pójdą już na swoje pierwsze placówki, podzielają ten niepokój? Czy są gotowi stawić czoła różnym wyzwaniom? Gotowi na pewno są. Wiadomo, że są dziećmi też tego pokolenia, więc swoje środowisko, powiedzmy, w jakiś sposób znają, pomimo też oczywiście takiego odosobnienia 6 lat w seminarium, ale nie oderwania, bo odosobnienie, oderwanie to jest co innego, bo przecież formacja seminaryjna to nie jest oderwanie od świata, ale troszkę odsunięcie się, powiedzmy tak, o krok po to, żeby wejść później jeszcze z całą parą właśnie w tą rzeczywistość, która jest. Natomiast obawy na pewno są, ale to nie są jakieś obawy, które paraliżują, bo przecież mamy tego świadomość i bracia diakoni już niedługo, kapłani mają też tego świadomość, że do tego świata nie idą sami, ale z mocą Jezusa Chrystusa, z Jego Słowem przede wszystkim, które kruszy wszelkie mury i dociera do serc ludzkich, do których no, nie ma dostępu żadna inna, można powiedzieć, aż tak głęboko rzeczywistość. Rozmawia ojciec na pewno z kandydatami do kapłaństwa. W różnych rozmowach pojawiają się pewne wątki. Czego ewentualnie obawiają się przyszli księża, jeśli mówimy o tym pójściu w świat? Jeśli chodzi o kandydatów seminarium. No, obawiają się przede wszystkim no, też takiej, można powiedzieć, presji zewnątrz, bo dzisiaj wiemy, że tak jak my nawet wstępowaliśmy do seminarium, to były zupełnie inne czasy, prawda? Można tak powiedzieć. Natomiast dzisiaj ta presja środowiska jest bardzo duża i właśnie mam na myśli nieprzychylność, prawda? Czy wobec Kościoła, czy przede wszystkim wobec kapłanów. Oczywiście tutaj nie można generalizować, bo to też nie żeby w czarnych kolorach, bo nie wszyscy tak myślą, mówiąc kolokwialnie. Natomiast no, opinia publiczna tworzy pewien charakterystyczny rys ciemnych chmur nad Kościołem, nad kapłaństwem i myślę, że to są takie obawy. Druga rzecz to jest to, czy podołam, prawda? Podołam właśnie tym wyzwaniom, prawda? Wielu z kandydatów jest ze środowisk lektorskich właśnie, nie ministranckich wcześniej, więc oni mają też obraz po prostu, czym dzisiaj zajmuje się kapłan w pracy w szkole, w duszpasterstwie, w młodzieży, widzą też pewne i problemy, i radości. No i myślę, że stąd też te obawy w nich, jakieś lęki, ale tak jak mówię, no, nie paraliżujące, skoro niektórzy przychodzą. A skoro mówimy o tych, którzy przekraczają mury seminarium, jaki jest współczesny kandydat do kapłaństwa? Czy wybiera na przykład seminarium zaraz po maturze? Czy ten wiek wyboru zostaje jednak przesunięty? No jest to różnie, nie? No są takie roczniki, gdzie powiedzmy połowa jest maturzystów, a połowa jest już starszych po studiach, w trakcie studiów, nie? Dlatego tutaj ten nie da się, powiedzmy tak, generalnie powiedzieć, jaka jest tendencja, bo każdy rok, można powiedzieć, nas zaskakuje pod tym względem, ale zauważamy, że rzeczywiście ten wiek się przesuwa, nie? Że maturzyści jak najbardziej, ale też właśnie w trakcie studiów, po studiach wybierają tą drogę. Jaki jest kandydat? No dzieci tego pokolenia. To nie znaczy, że złe, nie? Że oni są źli i tak dalej, natomiast
wiadomo, że noszą w sobie ten ciężar dzisiejszych czasów. A kiedy popatrzymy na kandydatów przychodzących do naszego seminarium na taką mapę diecezji, to z jakich środowisk najczęściej przychodzą kandydaci? Miejskich czy wiejskich? Bardziej wiejskich. Mhm. Wiadomo, że z miast też są, ale generalnie to są z, powiedzmy, takich mniejszych parafii, nie miejskich. Papież Franciszek kiedyś powiedział takie słynne zdanie: wstańcie z kanapy. Czy to słowo wciąż przemawia? Co jest tym magnesem, który przyciąga dzisiaj młodych ludzi do seminarium z niełatwego przecież świata? Tak. Myślę, że dla wielu to wstanie z kanapy to jest przede wszystkim taka chęć ewangelizacji, zapał. Tak jak powiedziałem, są to chłopcy głównie z takich nurtów właśnie lektorskich, ruchu Światło-Życie, przeróżnych grup, które są w naszych parafiach, nie? Więc ten zapał jest. I tutaj wstępując do seminarium, to ich też przyciąga, żeby pociąga ten magnes, prawda? Żeby później jako kapłani, jeśli rozeznają, że to jest ich droga, nieść Chrystusa, czyli sens, więc jest to jakiś odkryty sens życia. Powołanie nadaje sens naszemu życiu, prawda? Dlatego też ci, którzy wstępują w tej przestrzeni seminaryjnej formacji, coraz bardziej odkrywają to, że są uczniami Chrystusa, że się do Niego upodabniają, prawda? I że mają wypłynąć właśnie na głębie, a nie są powołani na kanapę, prawda? Przysłowiową to, co papież Franciszek tutaj mówi. Zmienia się rzeczywistość, z której przychodzą kandydaci do kapłaństwa. Powstaje pytanie, czy zmienia się styl formowania kandydatów do kapłaństwa? Na co zwraca się teraz, albo powinno się zwrócić teraz szczególną uwagę w formowaniu przyszłych księży, formacji? Tak, jest teraz nowy dokument, który oczywiście będzie wdrażany sukcesywnie, watykański, i tutaj widzimy pewną zmianę w stylu formacji, mianowicie chodzi właśnie przede wszystkim o ten podział, to co przed chwilką wspomniałem, nie? Że nie dzielimy teraz już, można tak powiedzieć, na lata, rok pierwszy, drugi, trzeci, wiadomo, że to jest wszystko zachowane, natomiast głównie tutaj chodzi właśnie o te etapy formacji, prawda, czyli bycie uczniem Jezusa Chrystusa, przede wszystkim wchodzenie w tą zażyłość z Jezusem przez Ewangelię, gdzie Jezus formuje przez, prawda, Ewangelię do bycia uczniem Chrystusa, później ten etap upodobnienia się do Jezusa Chrystusa i etap pastoralny, czyli już zaangażowanie w duszpasterstwo. Natomiast, tak jak powiedziałem, to jest wszystko w trakcie i przygotowujemy się do tego z księżmi przełożonymi właśnie w seminarium przez przygotowanie dokumentu i przez, wiadomo, że też to, co w naszym seminarium już od lat jest wypracowane. To a propos tej formacji. Mamy bardzo ciekawe opracowanie księdza profesora Krzysztofa Pawliny z tamtego roku pod tytułem Powołania kapłańskie. Wynika, że wyraźnie spadł odsetek seminarzystów deklarujących chęć pracy misyjnej czy charytatywnej oraz katechetycznej. Jedynie 2,5% ankietowanych ma pragnienie poświęcić się katechezie, natomiast 45% kandydatów do kapłaństwa chciałoby pracować w parafii. Jak ojciec odniesie się do tych danych, które pokazują też pewne oczekiwania ludzi młodych? Tak. Powiedziałbym tak, jeśli można tak powiedzieć, to charyzmatem księdza diecezjalnego jest praca w parafii, dlatego tutaj akurat to jest bardzo pozytywne, jeśli chodzi o te 45%, bo wiedzą, że wstępują do seminarium diecezjalnego i przygotowują się do pracy, do posługi w parafii. Mhm. Natomiast to, że w szkole, to wiemy, jak dzisiaj też sytuacja wygląda wśród młodzieży. Oczywiście też nie, żeby generalizować, że wszędzie jest źle i tak dalej, bo tak nie jest. Ale ci, którzy wstępują do seminarium, przecież wychodzą też z tego środowiska i wiedzą, co na katechezie się dzieje. Właśnie może dlatego, że wychodzą i że są z tego środowiska, może właśnie lepiej powinni rozumieć tych młodych uczniów i mając tą świadomość, że przecież mogą jeszcze mieć na nich duży wpływ w tym takim bardzo ważnym okresie dojrzewania. Niekoniecznie. Niekoniecznie. To jest, ja pamiętam, jak prowadziłem, jeszcze będąc wikariuszem w parafii, grupy właśnie, ale też animatorów, bo to było związane z młodymi na progu, przygotowaniem do bierzmowania, które jest bardzo dobrym przygotowaniem.
No i też animatorzy przychodzili do mnie i mówią, no my ich nie rozumiemy, nie tych młodych. Ja mówię, no jak to nie rozumiecie, jak przecież oni są 2 lata, 3 lata od was młodsi, to ja mam ich rozumieć, tak żartowaliśmy. Ale to właśnie pokazuje, jak zmienia się po prostu, no, mentalność, można powiedzieć, prawda, tych młodych ludzi. Dlatego też, no, przyjeżdżają chłopcy na rekolekcje, prawda, dzielą się tym, że no, chcą się po prostu pomodlić w gronie męskim, że oni są czasami, no, piętnowani w szkole za to, że są lektorami, za to, że inni wiedzą, że należą do jakiejś grupy przyparafianej, a z drugiej strony też są oczywiście podziwiani, że jednak potrafią zachować, prawda, swój charakter religijny, no, w środowisku takim, jakie jest. To w takim wypadku komu oddać to pole do katechezy, skoro tylko 2,5% chce poświęcić się katechezie? No, trudno powiedzieć. No, myślę, że to jest dzisiaj wielkie wyzwanie dla Kościoła i my o tym wiemy, nie? Tylko nie do końca wiemy, jak to po prostu uczynić, jeśli chodzi o katechezę. Przecież mamy wielu bardzo dobrych katechetów i kapłanów i ludzi świeckich. I u nas myślę, że w diecezji, no, możemy się z tego cieszyć, że jednak katecheza jest na poziomie, i tutaj to są ogólnopolskie też dane, więc wiadomo, że to troszkę zmienia postać rzeczy. No, natomiast generalnie, no, no, katecheza jest dużym wyzwaniem, dużym polem ewangelizacyjnym, ale też przynosi duże pozytywne skutki, jeśli chodzi nawet o, no, nawet, no, kontakt z młodzieżą i zaangażowanie ich w parafię. No, to jest dzisiaj wielkie pole. Zanim jednak o oczekiwaniach, to trzeba wcześniej poszukać tych, którzy, no właśnie, odważą się katechizować, wyjeżdżać na misję. Jak seminarium w Tarnowie poszukuje i zachęca młodych ludzi do przekroczenia seminaryjnego progu? Czy są na przykład jakieś, nie wiem, rekolekcje powołaniowe? Tak, mamy rekolekcje powołaniowe od 5 lat, 2 rodzaje tych rekolekcji. To są młodzi, to są chłopy do roboty i męska decyzja, gdzie podczas tych rekolekcji męska decyzja ukierunkowujemy właśnie pomoc w rozeznaniu powołania na nasze seminarium w Tarnowie. Natomiast chłopy do roboty też zapraszamy zawsze małżonków, żeby też podzielili się, żeby była taka po prostu alternatywa, żeby ten młody człowiek mógł po prostu zobaczyć, no, rozeznać. Pomagamy w tym rozeznaniu właśnie powołania. Także one się odbywają 2-3 razy w roku. No, pandemia nam w tym przeszkodziła, ale teraz zbliżają się już od 4 do 6 czerwca właśnie. No właśnie, coś o tych rekolekcjach. To jest ten czas rozeznawania, podejmowania decyzji. Tak. Już kandydaci przyszli, są po maturze, więc gdzie mogą jeszcze ewentualnie tak się wzmocnić? Kiedy ewentualnie takie rekolekcje? Tak, to są rekolekcje, które, tak jak powiedziałem, od 4 do 6 czerwca w Błoniu prowadzimy je z braćmi klerykami. Jest taka grupa w naszym seminarium, która nosi nazwę Semeron, to znaczy dzisiaj. Pan Bóg powołuje dzisiaj, żeby nie zwlekać w tym odczytywaniu powołania. I te rekolekcje, które teraz przygotowaliśmy, wstał, wziął i poszedł. To są wzięte z Ewangelii świętego Mateusza słowa, dlatego, bo rekolekcje są poświęcone postaci świętego Józefa. Na nim będziemy się opierać w tym właśnie rozeznaniu drogi życia, sensu życia, powołania. I tutaj te rekolekcje, no, są właśnie weekendowe, na zakończenie projektu Melchizedek, który był, miesiąc temu się zakończył. To było w formie online. Wielu chłopców, aż 80, brało udział, prawda, wsłuchując się w różne świadectwa, w nauczanie Kościoła. Była tam pomoc też, jeśli chodzi o klasykę duchowości, także bardzo dobrze to też bracia klerycy zorganizowali, za co im bardzo serdecznie dziękuję. I na zakończenie tego projektu będą właśnie te rekolekcje. Zachęcamy do zgłaszania się. Jak można się zgłosić? Tak, przez formularz diecezji tarnowskiej. Te rekolekcje organizujemy właśnie z naszego seminarium i też przy oczywiście pomocy i współpracy z dziełem powołań naszej diecezji tarnowskiej Róż Dusze. Czyli przypomnijmy, właśnie takie powołanie, takie rekolekcje od 4 do 6 czerwca w Błoniu. Warto spróbować rozeznać powołanie, wybrać tę właściwą drogę. No właśnie, jednym słowem, ruszyć duszę. Ruszyć duszę, dokładnie. Zachęcamy. I serce. Dokładnie. A dzieło powołań, jak także i diakonów, którzy już pojutrze przyjmą święcenia
prezbiteram tu, polecamy Państwa modlitwie. Przypomnę, transmisja święceń z kościoła błogosławionej Karoliny z Tarnowa na antenie naszego radia w sobotę o godzinie 9:00, a moim i Państwa gościem był ksiądz Tomasz Rąpała, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, któremu bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję bardzo, pozdrawiam.